Musi być stąd jakieś wyjście. Bo ja wiem, wygląda to na jakąś maszynerię. Hej, jest drabina. Powinnam dosięgnąć, jak mnie podsadzisz. Dobra, właśnie. Jesteś cięższa niż na to wyglądasz. Dosięgniesz? Wygląda na stary dźwig, albo coś w tym rodzaju. Jest lina. Spróbuję ci ją opuścić. O, widzę tunel. Możemy się wydostać. Cześć, chłopaki. Spokojnie, Eddie, spokojnie. Co tam się do cholery dzieje? Nie widziałeś ich? O nie. O Boże. Nie. Zginiemy. Jezu, co to jest? Już po nas! Jesteśmy! Nie! Nie! Eddie, chodź tutaj. O, cholera. Drake, jeżeli nam się nie uda, chcę, żebyś wiedział jedno. Nienawidzę cię. Spoko, ja ciebie też. No to do roboty. Po prostu opuść tę linę! Szybko! W porządku? Tak. Nate?
Dobra, przez to raczej nie przejdą. Nate. Co? Gdzie my jesteśmy? Nie jestem pewien. Idź! Rany. Wow, to wyjaśniałoby tego ubota w dżungli. Nate, chodź, popatrz. Znaleźli go. Musieli wejść do skarbca i go wyczyścić. No dobra, ale co klasztor ma z tym wspólnego? Nie wiem, no. To nie ma sensu, ale... Ale jeżeli posąg tam jest... O rany, byliśmy dokładnie na miejscu. Chyba tym dostaniemy się na powierzchnię. Naziści chyba nie zapłacili za prąd. Cholera! Jeżeli dotrzemy do pomieszczenia z generatorem, mamy szansę przywrócić zasilanie. Ale najpierw trzeba się stąd wydostać. Czekaj, co ty robisz? Co robisz? Znalazłam wejście. Nieźle. No? Dobra, chodź. Nie, to robota w sam raz dla ciebie. To znaczy? Nate, wiesz, że nie przeskoczę. Nie zostawię cię tu samej z potworami, Elena. Ale nie mamy wyboru. Po prostu idź włączyć zasilanie, wróć po mnie i wtedy zabierzemy się stąd, okej? No idź! Wracam za moment. Wiem.